Ja już teraz będę mikrofon oddawał tutaj Teresie Szczypczyk, która przyjechała do nas daleka, bo aż z Rzeszowa mi powiedziała. Ona ma bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia. Także Tereska ma stosunkowo delikatny głosik, także bądźmy wyrozumieli i po prostu wyciszmy się już powoli i będziemy rozpoczynać. Dzień dobry, kochani. Ja ten głos to mam taki różny, bo albo jest bardzo cichy, spokojny, a czasami się bardzo unosi. Jak jestem w takich wysokich energiach, wibracjach i coś mam do przekazania, to rzeczywiście on się staje mocny. Jak najbliżej. Okej. Bardzo dużo mamy tego czasu, jakby na czasu nazwać czas. To jest przewidziana godzina, aż godzina, więc chciałabym wszystko to, co serce wam przekaże przede wszystkim. Przed chwilą właśnie tak się otworzyłam bardzo na przestrzeń, na miłość boską i po prostu oddychałam tą miłość i przesyłałam do każdego waszego serca, aż mi woda poszła z oczu delikatnie. Bo to jest bardzo wysokie czucie rzeczywiście, jak to czynimy, bo mówić możemy mówić, myślimy, mówimy. Natomiast jeżeli w czym to obrócimy, to się dzieje dla nas to najwyższe dobro. Będę chciała poruszyć temat, tylko taką na miastkę, że tak powiem, kilka zdań powiedziałam w tamtym roku na Lado Day, też na festiwalu właśnie tam za Wrocławiem. Ale chciałabym rozwinąć ten temat. Mówię o nim na warsztatach, które prowadzę, warsztaty samoświadomości. O czym ten temat, czyli od początku tak naprawdę. Bo każdy z nas, każda istota, która ma duszę, wyszła po prostu jako ta narodzona z Bogów, czyli my żeśmy się narodzili z Bogów, Bogini. Zeszliśmy tutaj na ziemię, do raju życia. Ziemia została stworzona na naprawdę dla radości życia, dla wszystkiego tego, co nas będzie wznosić, wspierać w rozwoju właśnie. A tak naprawdę chodzi o życie dla życia, bo my jako istnienia zechcieliśmy po prostu się tutaj narodzić, by doznać fizyczności, doznać materii. Tak naprawdę ta głębia w nas to jest właśnie to ja istnieję, ten duch w nas, ta dusza, która właśnie zeszła tak doświadczać. I pierwotnie na ziemi, ziemia, która została wykreowana przez neony lat dla raju życia i ten raj autentycznie był, to nie jest słowo skądś, ten raj był. I każdy z nas daje sobie sprawę, nawet dzieciństwa jak słyszał, że ten raj był, on jest. I my chcemy wszyscy, praktycznie można powiedzieć, że wszyscy, bo nie wiem, czy wszyscy, ale tak czuję sercem, że każdy by chciał już tego stanu spokoju, tego błogostanu, tego raju życia właśnie. A co się działo pierwotnie, jak my byliśmy w tym raju życia? Mianowicie, jeżeli chodzi o pary na przykład, tak? Jak się rodziły nowe dzieci, więc w stanie błogostanu był ten akt, tak? Więc białogłowa, jeżeli była w stanie błogosławionym, bo tutaj dodam, że słowo ciąża to jest w ogóle jakiś wymysł następny. Trzeba eliminować pewne słowa, zastępować je właściwymi, bo zawsze to był stan błogosławiony. To nie była żadna ciąża. Czy komuś coś ciąży? Czy mamy ciąży dziecko? Karta ciąży? W ogóle to trzeba wyeliminować ze słownika, uważam. W ogóle trzeba zresetować nasze słownictwo, nasz słownik. Jest wiele słów, których już nie powinniśmy używać, bo jeżeli używamy, to zasilamy to, czego nie chcemy. Tak? Więc to jest zgodne. Więc jak ona, ta białogłowa, była w stanie błogosławionym, to ona chodziła jak w stanie świętym. Wszyscy ją czcili, wszyscy ją miłowali. Dlatego, że ona była wydelikacona, ona tą część siebie, tą miłość, te wszystkie wartości, które miała w sobie, przekazywała temu dziecku, które się miało narodzić, tak?
Ja to nazywam w procesach, które robię, święta, świetlista dusza wcieliła się w święte, świetliste ciało. I to było dane, pierwotnie było to dane każdemu. Czyli świadomi rodzice, świadomi siebie, w miłości poczęte dziecko, rodzi się szczęśliwe dziecko, ma szczęśliwe życie. Więc ten stan był naprawdę błogosławiony. I co się działo, jak poczuło się takie dziecko w obliczu tego środowiska, w którym się znajdowało, świadomych rodziców. Więc jak świadomych rodziców, ci rodzice mieli świadomych swoich rodziców, babcie, dziadków, pradziadków. Tak? Więc to dzieci rodziło się i mogło radować się życiem, bo wszystko, co zebrało w sobie, dawało tą możliwość radości życia. Te wszystkie po prostu słowa, myśli mamy, dziecko słyszy już 2 lata przed poczęciem, dusza to zbiera, słyszy, a już jak ona jest w stanie błogosławionym, to dziecko wszystko słyszy. Każda myśl, każde słowo mamy, każde słowo taty, każde słowo babci, dziadka, otoczenia, to dziecko wchłania. I kwestia właśnie, co dziecko usłyszy, pierwotnie słyszało właśnie w tym stanie świadomości, w jakim były istoty, to po prostu działo się tak, że słyszało co? Budulec, piękny budulec, czyli tym, czym byli rodzice, bo żyli w radości życia, w raju życia. Więc co mogli przekazać? Wszystkie najwyższe wartości, przede wszystkim uczucia. Uczucia, które było to dziecko nasycone od momentu poczęcia. Więc mogło się rozwijać, mogło po prostu swoje dary, swoje potencjały. A właściwie to ciężko powiedzieć, że to wydobywało dziecko. Ono momentalnie było tymi darami, tymi potencjałami, którym było już nasączone w momencie poczęcia. Więc było szczęśliwe, bo każdy z nas przychodzi tutaj z darami, z potencjałami, czyli tym, co jest takie najmocniejsze w nas, co nas raduje i co też daje radość i daje szczęście innym. Każdy z nas ma te dary, każdy z nas ma te potencjały. I to było naturalne, że dziecko po prostu po urodzeniu już te dary się ukazywały w bardzo wysokiej świadomości. Jakie byli rodzice właśnie, tej samoświadomości, tak się działo. I co się stało, że teraz mamy, jak mamy? Ja wiele mam też takich wizji od lat. Nie będę ich wiele opowiadała, ale może z jedną, dwie opowiem. W każdym razie troszeczkę wyżej może. Czyli mogę cię poprosić troszeczkę wyżej, bo muszę się pochylać. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteśmy w takich czasach, jakie jesteśmy właśnie i tak jak wspomniałam, dążymy do tego raju życia. Ale dlaczego to się zmieniło? Dlaczego jak żyliśmy w tym raju życia, tak się bardzo zmieniło, że teraz jest tak inaczej, tak? Bo jest. Wiemy to. Mianowicie ja czuję wewnętrznie, że my jako istoty pierwotnie byliśmy w tym raju życia i zdarzyło się, że poszczególne istoty, jedna, może dwie, zechciały inaczej. Zechciały doznać, jak to jest być niemiłością. Jak to jest być właśnie przeciwieństwem miłości. I jeżeli choćby jedna istota żyjąca wówczas na Ziemi przywołała jakąś myślą coś, czyli ja to taką jakby kropkę rzucił, jedną. Czyli miała, nazwijmy to w skrócie, nie będę się doszukiwać, negatywną jakąś myśl, tak? Przestraszyła się czegoś albo zazdrościła kogoś czegoś. I to jest ta jedna kropka. Jeżeli tą jedną kropkę też my teraz nasączamy podobnymi informacjami, to z tej kropki stworzy się co? Stwór. Może się stworzyć stwór. I takie istoty same natworzyły stwór. Nikt nam nic nie zrobił. Kompletnie nikt nam nic nie zrobił. Jak mówimy, wspomnę o wybaczaniu, o samoodpowiedzialności, o samoświadomości, to nie rzucajmy już winy na nikogo. Na nikogo z zewnątrz, kompletnie. Bo to nie wyjdzie.
Po prostu nie wyjdzie ta równowaga, nie wyjdzie ta harmonia, jak my będziemy na kogokolwiek, bo tam jest ten stary świat, bo ten jest taki, bo ten jest taki. Stop. Po prostu stop. Weźmy odpowiedzialność 100% za siebie. Dlatego, że jak potrafimy to zrobić, czyli ponosimy 100% odpowiedzialności za siebie, to właśnie to, co niewłaściwe, automatycznie się samo kończy. Unicestwia nie ma, znika, koniec i kropka. Nie ma. Dopóki my będziemy wskazywać palcem, czy myśleć o kimś negatywnie, o tym, o tamtym systemie tak zwanym, to po prostu jest jak jest. Raz lepiej, raz gorzej. Raz lepiej, raz gorzej. Więc żeby zamknąć ten temat, po prostu raz na zawsze weźmy odpowiedzialność za siebie. Już nie zrzucajmy na nikogo żadnej winy odpowiedzialności, bo naprawdę wszystko żeśmy sobie sami zrobili. I tak jest w każdym życiu naszym. To jest nieświadomość po prostu, że jest jak jest w życiu każdego. Ta nieświadomość, skąd ona przyszła? No bo właśnie istota też od miłości, czyli weszły w niemiłość. Tak? Ta nieświadomość to jest właśnie niemiłość. Pierwotnie wszyscy byli świadomi, wszyscy byli samoświadomi. Po prostu tak się działo pięknie, dlatego że wszyscy byli samoświadomi. Nie było jakichś takich rozgraniczeń. Istoty nieświadome, półświadome, świadome, nadświadome. Nie było czegoś takiego. Wszyscy byli świadomi. Każdy odpowiadał za siebie. Dlatego wszyscy byli świadomi. Nikt na nikogo nie rzucał odpowiedzialności, nie obwiniał, nie oczerniał, nie zazdrościł. Więc wracając do sprawy, ja wiem, że to nie jest łatwe, że łatwiej jest w obecnym tu świecie po prostu, no, staram się żyć dobrze, tak, wyrażać dobrze, myśleć dobrze, czynić dobrze. Ale momentami, tamci to winni, tak? No i co? No i dalej nie ma harmonii, dalej nie ma równowagi. Bo równowaga, harmonia to jest spokój w nas, absolutny spokój. Absolutny spokój. A kiedy jest spokój? Kiedy my jesteśmy w miłości. To wtedy jest spokój. Kiedy my jesteśmy w panowaniu nad sobą. Ja to właśnie nazywam panuj nad sobą. Zapanuj nad sobą. Nad nikim nie panuj. Mamy niech nie panują nad dziećmi, nad usiowie. Niech będą kochającymi rodzicami, a i po prostu patrzą na dziecko, wysłuchają to dziecko. I niech sobą pokazują, jak żyć, a nie podpowiedzi, nie wiadomo skąd. Czy to jest serca, czy to jest umysł, czy to jest tradycji, czy to jest nawyków, czy to jest jakiś kodów, nie wiadomo skąd. Więc wracając, chcemy raju życia, tak? Chcemy? Myślę, że chcemy w większości. Tylko nie wszyscy mają odwagę też powiedzieć to nawet, że chcieliby żyć w raju życia, w tej szczęśliwości absolutnej. Więc jak do tego doprowadzić, żebyśmy właśnie wrócili do tego raju życia, jakie był pierwotnie? Właśnie to jest ta odpowiedzialność za siebie, to jest pierwszy. Czyli ja stanowię ja. Tak jak ten temat, który podałam, ja jestem, ja istnieję, ja jest. Jeżeli przychodzi taki moment, że potrzebujemy poczuć tą swoją tożsamość, i to jest właściwe, że mamy te imiona, mamy nazwiska, a już nie wspomnę o tytułach, tak? Bo to już jesteśmy, myślę, że wszyscy poza tym. Natomiast chcemy podkreślić swoją tożsamość, tak? Pochodzę z rodu takiego, z takiego rodu. No przecież jesteśmy jedną rodziną, tak? Pochodzimy z jednego źródła. My jesteśmy tym źródłem. Czyli albo jesteśmy rodziną, albo jesteśmy odrębni. Kto czuje się odrębny, ten jest samotny, ten jest smutny. Kto czuje się jako rodzina? Słuchajcie, to ile tych braci mamy tu, ile tych sióstr właśnie? Po prostu, patrzcie, ile nas tu jest. Jak poczujecie autentycznie w sercu, że wasze serce jest w stanie się łączyć z każdym sercem, słuchajcie, to błogostan czujecie. Czujecie po prostu łzy lecą szczęścia.
jak się po prostu poczuje każdego jako rodzinę. Bez tego taki, taka, taka, tak wygląda, tak ma. Bez tego, bez tego. Bo miłość nie ocenia, miłość nie krytykuje, miłość w ogóle się tym nie zajmuje, miłość miłuje. Ta zasada miłości brzmi prosto. Miłość miłuje. Bo życie jest proste. Życie jest bardzo proste. I nie należy go komplikować. Tylko żyć prosto. Czyli co zrobić, żeby po prostu wrócić na spokój w nas, żeby ten błogostan był. No właśnie, skupiać się na każdej chwili obecnej, nawet od tego momentu. Na każdym momencie, na każdej chwili być w skupieniu. Przykładów jest wiele, bo tyle jest tych białogów, które pielęgnują na przykład kwiaty w domu, tak? Czyli co one robią? Po prostu rozmawiają, albo patrzą na ten kwiat, albo podlewają, ale dają tę uwagę. Kiedyś oglądałam taki film, nadrzucałam parę razy na Facebooka, to było w Stanach. W jakimś osiedlu tam mężczyzna miał bardzo wysokie plony, czyli takie warzywa, to wszystko tak rosło niesamowicie. Ci sąsiedzi ciągle go pytali, co on robi. A on mi powiedział, że nic nie robi. Że on po prostu nic nie robi, nie podlewa jakimś ani bio, ani innymi, ani chemią, ani bio, jakimiś składnikami, żeby to się podlewało. I oni mu nie wierzyli i sprowadzili jakiegoś reportera, który przeprowadził z nim wywiad. No i ten to samo pyta, co pan robisz, że takie plony masz? On mu dalej na swoje mówi, że nic nie robi. Panie, mówi, ja nawet nie podlewałem te 2 miesiące, jak susza była, wszyscy podlewali, ja nawet nie podlewałem tych warzyw. No to ten reporter mówi, to co się dzieje, dlaczego? Ale panie, ja chodzę do nich, ja rozmawiam z nimi codziennie. Rano tylko wstanę i idę od razu do mojego ogródka. I rozmawiam z tymi roślinami, z jedną, z drugą. Po prostu jestem z nimi. I zawsze, kiedy my jesteśmy z kimś, to patrzę w oczy, jak możemy. Zawsze jesteśmy z kimś, to po prostu bądźmy z tym z kimś. Nie miejmy 10 myśli, mam jeszcze to zrobić tamto, pojechać tamto, wykonać. Bądźmy z tym kimś. To jest prawdziwe łączenie się w miłości. Jak my jesteśmy w uważności, czyli jeszcze raz, miłość to jest uważność, miłość to jest uwaga. To jest takie proste. W każdej czynności, jak zaczniecie dzisiaj, czy jutro, dzień uważności, czyli w każdym momencie, w każdej minucie będziecie w uważności, to zobaczycie, co się będzie działo. Ale to się sami musicie przekonać, bo ja wiem, co się dzieje, jak jesteśmy w uważności. Zresztą, jak ja pamiętam nawet wczesne dzieciństwo, czy moją babcię, to po prostu jak te pranie przychodziły piórka, bo po prostu gęsi z kubami, bo się te piórka rozdzierały na pierzyny, to one śpiewały. To zresztą my byli w stanie medytacji, bo właśnie tak prasłowianie medytowali. To była medytacja w ruchu. Nikt nie siedział sztucznie, tak, tak, bez oddechu, z oddechem, kropka na ścianie, patrzę. To była ciągle medytacja w ruchu, bo medytacją jest moment każdy, kiedy my jesteśmy w uważności. I oni byli w stałej medytacji. Jak one rozdzierały te piórka, śpiewały, to one były w medytacji. A medytacja to jest ten stan, gdzie ja to nazywam między wdechem a wydechem, ten moment ciszy, kiedy wszystko się zadziewa do nas najlepsze. To jest ten moment ciszy, kiedy nie mam myśli właśnie. Bo różne są formy medytacji, niech będą, bo każdy potrzebuje inaczej doświadczyć, inaczej poczuć. Może jakąś techniką taką, ale najprościej to jest po prostu rzeczywiście oddychać głęboko, głęboko. Ja od dziecka oddychałam bardzo wolno. I w pewnym momencie, jak ktoś spał koło mnie, to po prostu, czy mąż, to zastanawiałam się, czy ze mną jest coś nie tak, czy z nim, bo 2,5 razy mniej więcej policzyłam to, a ja raz. I się zastanawiałam, co jest to, co ja.
Później już wiedziałam, że im dłuższy oddech, tym dłuższe życie. Po prostu spokojny oddech to jest długie, zdrowe życie. Rodzimy się z oddechem i ostatnim oddechem zostawiamy te nasze ubrania, te nasze ciała właśnie z oddechem. Więc to jest tak istotne, żeby spokojnie oddychać. A przedstawię Wam, kochani, taki rytuał dnia, nazwałam to, bo jak prowadzę warsztaty, to pierwszy dzień jest właśnie nasycanie tą piękną informacją różnorodną, też narzędzia w formie właśnie co robić, żeby wrócić do tego błogostanu, żebyśmy wrócili do tego raju życia. A później czasem dzwoniłam do kogoś, no jak tam, jak się czujesz, tak? No, bywało różnie, więc myślę, a, bo tyle dużo zapomniałam, tak? Ja mówię, to spiszę taki rytuał dnia, tak to nazwałam, rytuał dnia, czyli od wstania rano do pójścia spać. Tak w skrócie Wam, kochani, powiem, jak zadbać o siebie, o tą uważność. Nawet wzięłam notatki takie z warsztatów moje, żebym nic nie pominęła tutaj, więc Wam przedstawię. Zaraz po przebudzeniu nie wstawajcie, albo sobie, jeżeli potrzebujecie naprawdę gdzieś na czas, gdzieś tam umówione być, to 10 minut wcześniej to budzenie. Jak, ja mam tak, że jak powiem sobie, że budzę się o 6, to się obudzę o 6. Jak o 5.30 do 5.30, ale to już jest taki mój rytuał. Natomiast wracam, jak się obudzić 10 minut, dajcie sobie. Czyli dziękujemy za wszystko, co oczy zobaczyły, jak obudzę się, jak na co patrzę, to dziękuję. I nieważne, w jakich warunkach żyjecie. Nieważne, co jest obok w pokoju, czy to jest dom, czy to jest mieszkanie. To nic nie jest ważne. Dziękujcie za to, co macie. Ja to nazywam tak, jak dziękujemy za to, co mamy, to dostajemy to, czego nie mamy. Bo żeśmy już podziękowali z góry. I już słowo dziękuję kończy proces. Czyli coś chcecie, jak wcześniej podziękujecie, to się kończy proces, po prostu dostajecie to. Jak dziękujemy za to, co mamy, dostajemy to, czego nie mamy. Dziękujcie za wszystko. Za swoje ciało, za wszystko, za rodziców, za dzieci, za dom, za pracę, za to, co posiadacie. Za to też, czego chcielibyście, a nie macie. Wy dziękujcie sobie życie. Jak będziecie dziękować za to, czego nie macie, to dostaniecie. Bo wy żeście już podziękowali. Jest takie coś, że jak idziecie coś załatwić, powiedzmy w jakimś urzędzie, to jest tak, prawda, że czy jesteście załatwieni, w większości takie istoty mają, czy nie, to wychodząc mówicie do widzenia dziękuję, albo dziękuję, do widzenia, tak? Słuchajcie, i to będzie załatwione następny raz, nawet jak nie jest w tym momencie. Bo wy żeście już podziękowali, jesteście wdzięczni. I po prostu będzie to dla Was zrealizowane. Więc pierwsze to właśnie wydziękować sobie za wszystko, co jest w naszym życiu. Tak, oczywiście wydziękujcie też za całe swoje ciało. Podpowiadam Wam, to jest dużo tematów takich rozciągających się pięknie. Ale właśnie wydziękujcie za całe swoje ciało, od stóp do czubka głowy, do jednego włosa każdego. Kiedyś doznałam czegoś takiego, że potrzebowałam bardzo szybko zregenerować swój organizm, bo się coś zadziało faktycznie. I lekarz mi powiedział, że za 3 tygodnie do kontroli, a ja powiedziałam do siebie, to ja mam 3 tygodnie. Na 3 tygodnie mam na zrealizowanie, jestem całkowicie naturalnie zdrowa i tak się stało. Ale pierwsze, co uczyniłam, to nazwałam to dokarmianie swojego ciała miłością. I to rytuał właśnie, ten dnia sobie to włóżcie. Dokarmianie ciała miłością. Słuchajcie, to było 99% tej dobroci, co wykonałam, to ja wiem, że to było to. Oczywiście jeszcze refleksologię miałam 2 razy w tygodniu. Dbałam tam o poziom żelaza, wszystkiego wartości, czyli pietruszka, takie naturalne wszystko przyjmowałam, tak? Jakieś nasiadówki, robiłam jakieś takie historie dla ciała, bo ciało potrzebuje zaopiekowania. Było to.
ale najważniejsze to było to, co ja mówiłam do siebie. Czyli to, co mówię do siebie, to się wstaje. To, co mówię do kogoś, to też się wstaje dla mnie i dla kogoś. I czy to są dobre słowa, czy niekoniecznie, to też się dla nas staje. Bądźmy tego świadomi. I wracając właśnie, to tak to brzmiało, to było intuicyjnie, jak zaczęłam właśnie mówić do siebie, właśnie dokarmiać się tą miłością, patrzyłam na swoje stopy i mówiłam, kocham was, moje stopy, dziękuję wam, że jesteście naturalnie zdrowe. Po kolei, łydka, uda, wszystko, kości, wszystkie układy. Ja jestem refleksologiem, więc bardzo szybko mi to szło. Możecie sobie ściągnąć z internetu, ale patrząc na ciało, każdy wie, gdzie ma wątrobę, śledzione. Więc kocham cię, moja wątroba, dziękuję ci, że jesteś naturalnie zdrowa. I po kolei oczy. Słuchajcie, tam, gdzie jest jakakolwiek dysfunkcja w ciele, to znaczy, że tam nie ma miłości. I mamy dokarmić właśnie tą miłością. Więc tam, gdzie jest najwyższa potrzeba, czyli nie wiem, kogoś biodro boli, to tam najwięcej tej miłości słać. Bo dokarmienie miłością powoduje, że są zmiany. Wiecie, jak reagują komórki w naszym ciele, a jak my dokarmiamy siebie miłością? Bo to są trzy kluczowe, w tym krótkim zdaniu, trzy kluczowe treści. Czyli wyrażenie miłości, kocham cię, czyli wyrażam miłość, dziękuję, czyli podziękowanie z wdzięcznością, czyli już załatwione. I taki jak rozkaz do organizmu. Jesteś naturalnie zdrowa, na przykład wątroba. Trzy kluczowe treści. Czyli miłość, czyli podziękowanie za to. I bo my jako istoty możemy, zarządzamy sobą, więc mówimy do siebie. Jesteś naturalnie zdrowa, to jest moja decyzja. I organizm tego słucha, ciało tego słucha, co my wyrazimy. A komórki, wiecie, jak się zachowują? Komórki się po prostu uśmiechają. Tak jak były smutne, bo istota jest zaniedbana, zapomniała o sobie, tylko powiedzmy biega, tam robi, tamto robi, tamto dla kogoś, dla dzieci, dla znajomych, dla świata, dla wszystkich robi. I nagle istota, człowiek przekieruje uwagę do siebie, tak? Co się stało? Wow. Po prostu uwaga do siebie. Więc komórki się wszystkie, jak były smutne, to one się tak jak te ikonki uśmiechają. A później to robią takie wow, takie uchachane są, bo są w radości, że w końcu przekierowałam uwagę do nich, przekierowałam miłość do nich, tak? Czyli ja też to wyrażam do każdej komórki, do każdego układu, do każdej komórki. Czyli kocham cię, każda moja komórka w moim ciele. Dziękuję ci, że jesteś naturalnie zdrowa. Więc one się regenerują, słuchajcie, z automatu. Po prostu tak się dzieje, bo słowo ma moc. Przeolbrzymią ma moc słowo. Słowo wyrażane z uczuciem ma najwyższą moc. Z uczuciem. Działania oczywiście. Właśnie. Po wstaniu, czyli z tego łóżka łożę, po wstaniu dobrze jest wiedzieć, bo ja tak robię. Zawsze mam kubek półlitrowy przy łóżku z wodą albo z cytryną, albo sama woda, taka źródlana, zdrowa woda. Więc wcześniej można pójść do łazienki, zęby sobie przepłukać. Lub można wypić, ja piję od razu często wodę, więc dwie szklanki wody. Jeżeli ktoś ma dysfunkcję, czyli żołądek, jelita, to dobrze jak ciepłą wodę wypije, nawet bardzo ciepłą. Ale pamiętajcie, nie wyżej jak 40 stopni temperatura, dlatego że wrzątki, jeżeli ktoś wrzątki spożywa, to niszczy komórki przełyku. Po prostu one się odnawiają, komórki jelit, żołądka, przełyku, nie przełyku, odnawiają się co 3-4 dni. Ale jeżeli ktoś się zalewa ciągle wrzątkiem, to niszczy te komórki, może doprowadzić do naczerek, do wrzątku, nawet do jakichś najcięższych postaci, nawet nie będę wymieniać czego. Więc woda, pijemy dwie szklanki wody. I co możemy dalej? No dalej to po prostu możemy wypowiadać jakieś piękne zdania, czyli powitać dzień z wdzięcznością. Na przykład wdzięczność to dla mnie jest też zachwyt. Czyli jak się zachwycę czymś, to
to jest właśnie bardzo duża wdzięczność okazywana. Zachwyt, słuchajcie, bardzo zmienia. Spróbujcie tak, że rano się zachwycicie czymś, czymkolwiek, ale tak w prawdzie. Czyli coś, co was faktycznie zachwyci. Utrzymajcie uwagę na tym ze 3 minuty z 5. Cały dzień będzie inny. A wiecie, jak przestrzeń reaguje, jak wy się zachwycacie? Aha, ona się zachwyca. Dobrze, to dajmy jej więcej powodów, żeby ona się jeszcze więcej zachwycała, żeby ona miała piękny dzień. To cała przestrzeń daje nam te powody, żebyśmy się zachwycali. No jak ktoś będzie marudził, to przestrzeń reaguje tak, no marudzi, no trudno, no to cóż. Widocznie tak lubi. Dobrze, to dajmy jej powody, żeby ona się więcej marudziła i narzekała i tak dalej. Świetny taki był, taki krótki mem, jedzie mężczyzna, pewnie większość z was może to czytała gdzieś tam w tramwaju, wstał o 5 rano, jedzie do pracy. No i tak no, zaczęło mu się narzekanie, że żona załudza, w ogóle ta pogoda to taka dzisiaj, to taka, takiego kogoś, to czy to jest słońce, czy to jest wiatr, czy to jest śnieg, to wszystko może być źle. Więc wynarzeka już na wszystko, na tę pracę, tego szefa, bo musi tak wcześniej jechać. No i tam anioł mówi, no dziwne te życzenia. No ale cóż, będą się wszystkie spełnić, tak. Tak się dzieje po prostu. Co wypowiadamy? Słuchajcie, dlatego ta odpowiedzialność w 100% nasza, to nie jest szef winny, to nie jest przyjaciółka winna, tylko myśl, jaką my wysyłamy, słowa, myśl, uczucia, jakie my wysyłamy, to dostajemy. Nic dla nas, bez nas. Wszystko jest nam dane, co z nas wychodzi. Co z nas wyjdzie właśnie myślą, słowem, uczynkiem, to dostaniemy. I nie myślcie, kochani, że schowacie coś w sobie. Że sobie tak schowam, bo sobie tak myślę o kimś. Ja sobie to tak schowam, nikt nie wie. Ależ cała przestrzeń widzi. Wszystko widzi, wiecie. Wszystko widzi po prostu i reaguje adekwatnie do tego, co my sobą wyrażamy. Nie da się schować. Nikt nic nie schowa. Absolutnie. A jak schowa, to sobie tworzy ubrękę. Bo tylko nie ma, że schował, że nikt nie widzi. Mnie ma i cierpi z tego powodu. Lepiej, jak mamy nawet swoje jakieś, no powiedzmy nazwę to tajemnice, nie umiemy temu nikogo powiedzieć, nikomu, to idziemy w naturę. Słuchajcie, natura jest czysta, czysta, czyściusieńka, to jest czysta miłość. Możecie wszystko w naturze zostawić, powiedzieć po prostu. Przywitać się z tą naturą, przywitać się z tym drzewem, przytulić, podziękować, że jesteście, że jest, że wy możecie porozmawiać w tej naturze i powiedzcie wszystko do natury, czy do drzewa, czy do liścia, czy do kwiatka. Wszystko powiedzcie, co was boli. Słuchajcie, zostanie to wszystko zmienione, uleczone. Bo natura jest absolutną czystością, absolutną miłością. Nie ma nic bardziej dla nas takiego wiarygodnego, nazwę to tak nawet, jak natura. Bo my żeśmy wyszli z natury też. Człowiek, który jest szczęśliwy, to jest człowiek naturalny. Człowiek, który wyszedł z natury, jest naturalny. Wszyscy wyszliśmy z natury. Tylko wiele istot pobłądziło. Naprawdę. Ale jest szansa na powrót do domu. Jak nie wiemy jak do siebie, to idźmy w naturę i natura nam wskaże, jak wrócić do siebie. Ona nam powie dosłownie, jak wrócić. Bo jak poczujecie się w tej naturze lekko, spokojnie, szczęśliwie, to wszystko już będziecie wiedzieć. To wam znów będzie dane. Wszystko będzie dane, jak być szczęśliwym. Trzeba zrobić ten krok, ale faktycznie zjednać się z tą naturą. Faktycznie zamknąć oczy z bosą. Ja przed spotkaniem tu, kochani, z wami właśnie poszłam sobie tam i siedziałam na trawie, zdjęłam buty i po prostu połączyłam się z całą naturą, bo ją uwielbiam, kocham, miłuję. Zioła ciągle zbieram. Jak coś chcę, za czym zbiorę, to najpierw pytam. Pytam ziół, czy mogę je zebrać. Słyszę, tak. I zbieram. Dziękuję. Błogosławię je wszystkie. I jak robię cokolwiek z tych ziół, to też błogosławię.
Zresztą sama natura jest błogosławiona, więc jest jednym wielkim błogosławieństwem, więc po prostu automatycznie my jesteśmy błogosławieni poprzez tą naturę. Tylko szczerość, ufność, szczerość, ufność, szczerość, ufność. Szczerość do siebie. Nie okłamywać już, nie udawać, że czegoś nie ma. Wyznać całą prawdę. Właśnie może być ta natura, nie można komuś, bo nie pozwoli umysł tak naprawdę, nie pozwala, trzyma to ego i nie pozwala, no przecież sobie poradzisz, tak? Tylko po co tak długo to trzymać? Po co się tak męczyć? Jak można to dużo szybciej uzyskać? Właśnie ten stan spokoju, ten stan harmonii, ten stan błogosławiony. Właśnie, jak tą wodę, którą rano mamy wypić, to jak ja stawiam wieczorem, to ja ją namaszczam błogosławieństwem, dobrym słowem. Czyli mówię do tej wody, nawet jakbyście pojedyncze słowa, miłość, radość, światło, co chcecie, chcecie jasno widzieć, jasno słyszeć, proszę bardzo, jasno widzenie, jasno słyszenie, jasno odczuwanie. Mówcie do wody. Jak ją wypijecie, to cała ta treść wchodzi w was, bo my się składamy noworodki 94% wody, my około 74%. Więc co nas płynie woda, a woda roznosi informacje, tak? Więc jak my tą wodę w tej szklance nasączymy tą treścią dobrą, tym błogosławieństwem, jak my ją wypijemy, to to wszystko w nas jest. I to samo, kochani, czyńcie, jak przygotujecie sobie śniadanie. Po prostu pobłogosławcie wszystko, tak jak nasi prarodzice błogosławili pokarm, tak? I też mówcie do tego pokarmu. Po prostu możecie słowami własnymi te najwzniosłe słowa mówić. Więc co jecie? Jecie to, czym jest nasączony pokarm. A jak jest pięknie nasączony treścią, no to on jest w wszystkich komórkach, uzdrawia się ciało. A my nie jesteśmy oddzielni. Ciało, umysł, dusza. Jesteśmy całością. Ciało, umysł, dusza. Całością. Więc tą swoją boską świadomością dbajmy o ciało. Świadomie dbajmy o ciało. Czyli mówmy do wszystkiego, co spożywamy, pijemy, wzniosłe słowa. A ciała nie będą potrzebowały ani lekarzy, ani naturoterapeutów, tak jak ja. Po prostu nikogo. Samo uzdrawianie, samo uleczanie. Samo świadomość działania w kierunku siebie. Możecie się pomodlić też przed jedzeniem, nasączać słowami, tak, ale możecie własną modlitwą, piękną, własną. I kochani, nie ściągajcie znikąd modlitw. Tylko po prostu najlepsza modlitwa to są własne słowa. Nie ma lepszej, bo to jest z was wychodzi. Więc to jest jedyna modlitwa, to jest nasza do siebie. Najprostszymi, zwykłymi słowami po prostu. Trzeba zmienić właśnie te kody umysłu. Umysł, który nam służy. Bo służy nam nasza dusza, służy nam nasze ciało, służy nam nasz umysł. Jak zmienić umysł, który jest przeładowany jakimiś treściami? Dla mnie osobiście to jest najlepsza forma, to jest poprzez duszę. Czyli rozmowa z duszą, rozmowa ze sobą zmienia umysł. Czyli zarządzanie sobą to jest rozmowa ze sobą, rozmowa ze swoją duszą, rozmowa ze swoim umysłem, rozmowa ze swoim ciałem. Tak jak właśnie dokarmianie tą miłością, to jest właśnie rozmowa z ciałem. Rozmawiamy śmiało, 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 bo jesteśmy tą duszą też w końcu. Dusza nie jest gdzieś, tylko to my jesteśmy duszą, tak? Ona się ubrała w to ciało, więc rozmawiamy z sobą, rozmawiamy z ciałem, rozmawiamy z duszą. Czasem ktoś się śmieje z jakichś babci, że mówią do siebie. Najmądrzejsze, co może człowiek zrobić, to właśnie mówić do siebie.
Jeżeli coś się komplikuje, jeżeli coś szukasz, to mów do siebie. Ja czasami zdarza się, że gdzieś coś położę i mówię, Tereniu, no znajdź mi to. No znajdź mi to, tak? No i moment, po prostu odwracam się i jest. Mówcie do siebie. Wszystko mówcie do siebie po prostu. A będzie każdemu dane. Bo to, co potrzebujemy, mówimy do siebie, to my dajemy sobie. Nie czekajmy, aż nam ktoś coś da. Po prostu mówcie do siebie, a będzie wam dane. Czyli wy sobie dacie, sami sobie dacie to, co chcecie. Jest coś takiego, takie sformułowanie, zapamiętajcie, że kochani, bo sobie zapiszcie, jak dużo treści, dużo mówców. Jest takie sformułowanie, jak co by było, gdyby. Bardzo dużo jest na ten temat intencji, afirmacji. Oczywiście może być intencja, może być afirmacja, ale jak ktoś nie wierzy w to, co mówi, czy wyraża jakąś intencję, ale nie do końca tam zaklikuje, że wierzy w to, to dobrze zapytać się, co by było, gdyby. Czyli no taki prosty przykład, powiedzmy, że ktoś jedzie gdzieś i tam wie, że ciągle jest parking zajęty. To co by było, gdybym dojechała i tam było wolne miejsce? Wiecie, jak przestrzeń reaguje? Aha, Tyrenia potrzebuje tam dojechać za 10 minut. Dobrze, to organizujemy jeszcze tylko to miejsce. Bo co by było, gdyby było miejsce? Wiecie, co jest takiego kluczowego, że nie ma chcenia. Bo jak my bardzo chcemy czegoś, czyli wypowiadamy tą intencję, informację, to my chcemy. A jak przestrzeń działa? Fizyka jak działa? Im bardziej przesz, tym większy jest opór. Więc nie przyjm, tylko zaufaj. I to stwierdzenie, co by było, gdyby to miała, gdyby tamto było, gdyby to było, gdyby mi to było dane, gdyby to, powoduje, że my nie przemy. Że nie ma tej, dawania tej siły takiej po prostu. Więc nie ma oporu. I jest nam dane. Tak? Bo jest w lekkości. Po prostu, bo jeżeli się już gdzieś tam jest rzeczywiście w tej świadomości, to każda intencja też oczywiście będzie działała na naszą korzyść, czyli stanie się, ale to jest wypowiedziane konkretnym słowem, mocnym słowem, zdecydowanym słowem, ale nie ma w tym właśnie tego parcia. Jest ufność, bo brak parcia to znaczy, że jest ufność w nas. Ufamy. Jak wypowiadamy coś, ufamy, wtedy dostajemy. A jak choćbyśmy milion razy coś powtórzyli, a nie ufamy, nie ma. Po prostu nie ma. Jedna tysięczna wątpliwości rozwali każdy projekt. Wcześniej lub później. Nie jest to proste, ja wiem, bo tamto. Ale po prostu pamiętajcie, wiara, ufność oznacza 100% pewności w danym temacie. Dlatego to sformułowane na początku, takie jak ćwiczenie, można się bawić wszystkim po prostu. Rozciągnąłabym chętnie to na swoich przykładach, ile razy dostałam właśnie to, czego, co wypowiedziałam, ale przejdę dalej, może gdzieś tam w wolnej chwili dopowiem gdzieś. Tutaj przeczytam coś, pozwolę sobie. Możesz mówić, wszystko jest doskonałe. To, co robię, wykonuję, jest doskonałe. To, co robię, służy mnie i innym. Żyję w obfitości. Obfitość jest moją rzeczywistością. Jeśli mówisz, że czegoś nie masz, to nie masz. Taki też wyrok. Właśnie wizualizacja, to co chcesz, to jest prasumianie, czyli nasi praojcowie, prababcie. Te praistoty, ja to nazywam obrazowaniem, czyli po prostu wyobraźni mamy. Słuchajcie, to jest nasze narzędzie, niesamowite wyobraźnia. Więc oni obrazowali, to przez obrazowanie było następne i następne i następne działo się, czyli ta kreacja następowała po prostu po obrazowaniu. Przepraszam. Czyli obrazowanie to jest wejście w jakiś obraz, czyli wyobrażeniowy obraz i oddanie im tam wszystkich uczuć, emocji, wszystkich uczuć, czyli kolory, smak, zapach. Po prostu to wszystko wchodzicie i po prostu jesteście w tym. Ja mówię tak, pamiętam jak przyszła do mnie taka piękna białogłowa i no, miałam
chorobę nowotworową, tak się bała o życie. Ja mówię, wiesz co, mówię, zrób coś takiego, jak będziesz już w domu, to wybierz sobie jeden dzień, bo miała córeczkę 5-letnią, wybierz sobie jeden dzień, że jesteś na weselu tej swojej córki. Zaznacz, że ona ma 20 lat czy 25 i bądź od rana do, prawie do rana na tym przyjęciu weselnym. Przeskoczysz 20 lat do przodu, czyli żyjesz tam. Po prostu żyjesz tam, już, w tej rzeczywistości za 20 lat. Czyli to, co jest w tobie, nie ma miejsca. Bo ty już zrealizowałaś plan swój za 20 lat. Ze wszystkimi tymi czynnościami, które są tobą trafione z tym przyjęciem weselnym. Bardzo. Bo się radujemy, tak tańczymy, więc po prostu jest dużo radości. Więc słuchajcie, cokolwiek się dzieje w życiu wasze niefortunne, przeskoczcie sobie 10 lat do przodu, 20 lat do przodu i po prostu zobrazujcie ten czas, wszędzie mam ciarki. Bo to działa, słuchajcie, działa. I mówienie, bo są też książki na temat tu i teraz, tak? Tak, tu i teraz jesteśmy, właśnie w tej obecności. W tym jestem, jesteśmy teraz. Ale jak mamy do wykonania pewną pracę, czyli coś jest w przeszłości, co nam uwiera, to z moim tu i teraz przeskakuję tam. Czyli opuszczam na moment to miejsce i wykonuję pracę, która była w przeszłości, tak? Czyli zmieniam te obrazy. Zmieniam te obrazy właśnie tak jak z tą, co dam porównanie. To samo możemy przeskoczyć i zmienić tą sytuację, która miała miejsce w naszym życiu na pozytywną. Poświęćmy temu godzinę, dwie, trzy, czy cały dzień. Przeskoczmy tam i zróbmy to dla siebie. I to się przemieni. Tak samo przeskocz, może przeskakiwać do przodu. I nie dajcie się wciągnąć w pułapkę, jak ktoś mówi, żebyście nic nie robili. Jak ktoś mówi, że jest w fazie absolutnej szczęśliwości, to rzeczywiście jest tylko w tej obecności, bo już tam ma porobione tam, tak? Nie boi się przyszłości. Po prostu żyje w szczęściu. Ale jeżeli, a bardzo dużo istot, jak ja wiem, ma obciążoną podświadomość różnymi historiami życia, to zróbcie tam porządek. Bo są różne procesy. Ja też proces Ho'oponopono drugi dzień prowadzę, na przykład na warsztatach. Przepięknie oczyszczam. Historie 15-20-letnie, czasem dzień, raz, czasem 10 razy trzeba zrobić, czasem 2 miesiące, ale się porządek zrobi z 20 lat wcześniej, co miała historia i się zakończy. Dla każdej ze stron pozytywnie. Ale my możemy to sami właśnie w ten sposób czynić dla siebie. Właśnie te kody umysłu możemy zmienić poprzez rozmowę z duszą, poprzez rozmowę z ciałem. Słuchajcie, jak mamy 2:1, czyli w miłości jesteśmy z sobą, z duszą, w miłości jesteśmy już z ciałem, to umysł nie ma wyjścia. Umysł nas słucha wtedy, tak? On się dopasowuje i ja tu mówię na umysł. Nie znakomko, mój piękny umysł, mam piękny umysł. Mówcie sobie, mam piękny umysł, on wam będzie służył, bo on się będzie starał po prostu. Jak mówicie, mam piękny umysł, to on mówi, że mam piękny umysł, to po prostu stara się być jeszcze piękniejszy, służyć nam. Nie wymyśla, nie zmyśla, nie wymyśla czegoś, co nam nie służy, tylko wszystko to, co nam służy. A wspomnę w tego rytuale, jest zdrowie, zależy od stylu życia właśnie i wszystkich czynników z tym związanych, więc pamiętajcie, że emocje, które się nagromadzą w ciągu dnia, uwalniają się między 22 a 2 w nocy. Więc zwróćcie na to uwagę, chcecie mieć naturalnie powalniane emocje, czyli to, co się nagromadziło, co nie służy, co jesteśmy szczególnie niezadowoleni, czyli trzeba spać, najlepiej albo już leżeć o 22, można sobie leżeć, jak jeszcze się nie uśnie. Ale czas jest 4 godziny. Jak ktoś chodzi 12, 2 w nocy spać, no kiedy uwolnią się te emocje? Samoczynnie, tak jak organy się regenerują w nocy, tak samo się regenerują właśnie, znaczy uwalniają się emocje. Pamiętajcie, żeby godzinę przed spaniem mieć tylko pozytywne myśli.
tylko pozytywne. Najlepiej już wieczorem myśleć tylko pozytywnie, bo wszystko to, co myślimy, o czym myślimy, czy jeszcze mówimy, czy oglądamy, wejdzie w podświadomość, a podświadomość jest realizatorem. Więc po prostu dbajmy o to, żeby godzina przed spaniem. 10 minut przed uśnięciem nasączymy się piękne, znowu tak jak rano, nasączymy się piękne. I jeszcze powybaczajmy, jeżeli były sytuacje w ciągu dnia z kimkolwiek maleńkie, słuchajcie, wyczyśćmy to. Nie trzymajmy, że tam 20 lat temu się z siostrą pokłóciłam, tak? Czy coś. Nie trzymajcie tego, słuchajcie, na co dzień sobie robicie takie oczyszczanie podświadomości. Dzień w dzień. Ja pamiętam, jak byłam mała i moja mamunia mówiła, bo mam dwie siostry, dziewczynki, jakby się poruszyły w ciągu dnia, to się przeproście. Jaka mądrość, jaka prosta mądrość. Żeby się nie wyspać z tym, co właśnie było. Tak? I tego wam życzę, żebyście sobie każdego dnia taki reset zrobili w ciągu dnia. Jeżeli z kimkolwiek, albo wymieście jakąś myśl negatywną, to po prostu wybaczcie sobie i komuś w lekkości. Wrócę do Jam Jest, bo mam takie materiały, a pewnie już nie chcę nawet patrzeć na żaden zegarek. Ale właśnie jeszcze jedno, to jest rytuał, że raz na godzinę zróbcie sobie taki reset, minutka wyciszenia. W ciągu dnia, to jest bardzo istotne. Bardzo dobre są siesty, 15 minut. Też moja mamnia właśnie mówiła, dziewczynki, bądźcie cicho, ja się prześpię. 15-10, dziecko jest cały czas w ruchu, więc jak można spać? Wystarczy, zamknijcie oczy i już odpoczynek jest, po prostu macie nową energię. Przeczytam teraz szybciutko, bo była kiedyś taka noc, nie wiem, z 5 lat temu, może 6, że spisałam właśnie kilka kartek w imię Jam Jest, bo ja to słowa właśnie tutaj tematu, ja jestem, ja istnieję, Jam Jest, to jestem teraz na etapie jestem, istnieję, Jam Jest. To ja to jest ta tożsamość. Jeżeli chcecie podkreślić jeszcze tożsamość, możecie jak najbardziej, bo to jest powrót do siebie, takie uznanie siebie po prostu w całości. Ale przychodzi moment, że już jestem. Przychodzi moment, istnieję. Przychodzi moment, Jam Jest. Jeszcze jedno. Jak wam się cokolwiek działo w życiu, bylibyście zagubieni. Jak będziecie powtarzać, istnieję, istnieję, istnieję. Albo ja istnieję, jak jeszcze potrzebujecie, to ja. Słuchajcie, cała przestrzeń zadba o was, bo wy istniejecie. O, to się zaczyna u mnie takie ruchy. Bo istniejecie, po prostu jesteście ponad wszystkim, jesteście wszystkim, istniejecie. I nie ma zagrożeń. Nie wiem, 5 razy, ile chcecie, 100 razy. Ja istnieję, istnieję. W sytuacjach takich ekstremalnych. Będzie szybciej, przeczytam, bo sobie chcę przeczytać wam to Jam Jest, żebyście weszli tak w Jam Jest, bo Jam Jest oznacza, jestem Bogiem, Boginią w działaniu. Czyli wszystko, co wypowiem po Jam Jest, dzieje się. I nie wystarczy, możecie mówić samo Jam Jest, ale jak wszystko, co dołożycie po Jam Jest, dzieje się. Czyli ma miejsce, czyli staje się, stało się, dokonało się, jest. Bogactwo to stan wnętrza, przy Bogu, a objawi się. Bramy wiedzy i mądrości stają się otwarte, jak my zaczniemy otwierać się na samopoznanie. Wierzę i ufam wszechogarniającej inteligencji, którą jestem, której jestem przejawem. Cokolwiek potrzebuję, dostaję we właściwym czasie i przestrzeni, gdy gotowa jestem, aby przyjąć dary. Życie jest proste. Każdy jest odpowiedzialny za siebie i wszystko, co wydarza się w jego życiu. Stałe i ciągłe dokarmianie się pozytywnymi myślami, słowami, obrazami, uczuciami zmienia nasze życie. Nasza moc objawia się tu i teraz. Źródło Boga żywego jest w nas. To my jesteśmy tym źródłem. Jam Jest. Jam Jest rozwiązaniem co do rozwiązania. Takie przykłady właśnie. Jam Jest czystością. Jam Jest otwarciem i łatwością na bieg rzeczy. Jam Jest odnalezieniem ziarna dobra, która tkwi w każdej sytuacji i czerpie z tego naukę. Jam Jest wszystko, czego potrzebuję do bycia szczęśliwą. Jam Jest umocnienie i otwarcie na miłość. Mm.
Moje życie jest dla mnie prezentem. Jam jest prezentem. Moje myśli są spokojne i sama ustalam, o czym chcę myśleć. Jam jest spokojnymi myślami w radości. Pewność siebie. Jam jest ukochaniem siebie. Takim, jaka jestem. Kocham całą naturę, zwierzęta, ptaki. Jam jest uniwersalną siłą pochodzącą z wewnątrz mnie i z zewnątrz, sprawującą patronat nad moimi celami. Jam jest bezgraniczną miłością, dobrocią wszechświata. Jam jest zdrowiem i życiem, to znacie. Jam jest mocnym, regenerującym snem, jak go potrzebujecie. Jam jest, tu napisałam firmą przestrzeń naturoterapii, czyli możecie sobie umacniać to miejsce, w którym żyjecie, co robicie. Jam jest właśnie tym, co robicie, czyli nazwa firmy, czy cokolwiek robicie. Jam jest cokolwiek, czyli mój nowy dom, czy moje nowe mieszkanie. Jam jest umiłowaniem mojego męża, czy żony, ze wzajemnością ku mnie. Jam jest zdrowiem mojej mamy, taty, dzieci, swoim. Jam jest nadmiar swoich błogosławionych klientów. Jak macie brak, słuchajcie, czy w komunikacji, bo to jest tak naprawdę brak miłości do siebie, czy ocenianie powoduje, że nagle istoty odchodzą, nie przychodzą do was, tak? No więc jam jest tą miłością, która przyciąga wspaniałych, błogosławionych klientów. Był przypadek dwóch z istot w moim życiu takie mocne, że mężczyzna, który właściwie wszystko stracił praktycznie, zaczął ekologicznie, tam miał kawałek ziemi, uprawiać kiełki i warzywa i powtarzał sobie, jam jest nadmiarem swoich własnych pieniędzy. Miesiąc czasu wszystko zmieniło w jego życiu, ale mówił też inny jam jest, taki daje przykład, że pieniądze też nie są złe. One są, przyjdzie moment, że będzie tylko wymiana. Ja już się też wymieniam. Czyli na zasadzie po prostu, że ja komuś coś, jakiś zabieg zrobię, czy sesję, czy zabieg, czy cokolwiek i ktoś coś innego, tak? W takim świecie będziemy żyć, bo z takiego wyszliśmy. Póki są, nie negujmy nic, bo jak będziemy negować, to ich nie będzie. W pewnym momencie to się wszystko rozpłynie i to się zmieni. Póki co, szanujmy to, co mamy. Jam jest dobrem wszelkim, jam jest rozwój i rozkwit, jam jest sukcesem, jam jest kochana i kochaną. Jam jest zadowoleniem, szczęściem za odkrycie swoich talentów, jam jest wielością talentów, jam jest przyjmowaniem jasnych, boskich, prawdziwych informacji. Jam jest jasnym widzeniem, jasnym słyszeniem, jasnym odczuwaniem, jasnym mówieniem. Jam jest doskonałą pamięcią. Jam jest doskonałym wzrokiem, co chcecie, kochani. Jam jest zadowoleniem, pokojem, wolnością, radością. Jam jest cudem wszechświata. Co chcecie, kochani, po prostu możecie pojam jest wypowiedzieć, co tylko pragniecie. Tak, co dusza pragnie, znaczy dusza, czyli my tak naprawdę, bo dusza nam nie mówi, więc po prostu pewnie już będziemy powolutku kończyć, kochani. No, miłość tak naprawdę dopowie resztę. To, co każdy z nas sobie ma, słuchajcie, to w tym momencie każdy sobą przekazuje wszystko, co ma w sobie nagromadzone, to tu są nasze myśli, nasze uczucia, to wszystko jest. Więc to, co powiedziałam, reszta się sama dopowie. Bardzo wam dziękuję serdecznie.